Mi jeszcze głowy odczuwam Bożą obecność na tym miejscu. Panie, ty widzisz każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, ty widzisz nasze zwycięstwa i nasze porażki, nasze słabości. Duchu Święty, tak proszę Cię, abyś dotykał się każdej osoby, abyś przenikał przemawiał do każdego z nas. Abyśmy mogli odbierać błogosławieństwo, Twój dotyk, Panie, abyśmy wyszli przemienieni, posileni, wzmocnieni. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa prosimy Cię o to. Tak dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz, że jesteś, tak jak obiecałeś pośród swego ludu. Dotykaj nas, oczyszczaj nas, przemieniaj nas. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym przekazać pozdrowienia od zboru w Ustroniu. Zboru w Ustroniu pozdrawiam serdecznie. Też dziękuję za modlitwy i tutaj, przed i w trakcie, jeżeli ktoś się modlił. To jest dobrze widzieć, jak ludzie, lud Boży przeżywa moc Bożego Słowa. I tak, kiedy wymieniane są tutaj różne narodowości, języki i różne strony świata, to sobie tak myślę, że i ten czas już się zbliża, że będzie wielkie wesele, wielka radość. Kiedy cały Kościół zostanie zabrany na ucztę baranka, ci, którzy zatroszczyli się o to, aby pojednać się z Bogiem, którzy trwali w społeczności, to będzie niesamowite wydarzenie ogólnoświatowe. I to wszystko jest, drodzy, przed nami. <laughs> Dzisiaj w tych pieśniach mowa, i we wstępie i w pieśniach. Przejawiały się pewne myśli o Bożym Gniewie i o Bożym Kościele. Kościół Jezusa Chrystusa jest ewenementem na skalę świata, gdzie ludzie, którzy się nie znają pierwszy raz widzą, ale kiedy znają Jezusa Chrystusa, odczuwają, że są jedno. Mają tego samego Ojca, napełnieni są tym samym Duchem Świętym. Ba doskonale rozumieją to, co Bóg mówi przez i w swoim świętym słowie. Rozważamy list Piotra, pierwszy list Piotra. Jak zdążyliśmy zauważyć z treści tego listu, to nie są Ludzie dojrzali już tak, gdzieś tam. Piotr pisze do nich, jako do niemowląt, do dzieci. Takich tak używa tutaj słów w tym liście. I to jest ciekawe, słuchajcie, że od samego początku, od samego początku, kiedy jesteś wezwany do pojednania się z Bogiem, apostołowie nauczali, apostoł Paweł, Piotr nauczają. W taki sam sposób. W taki sam sposób na te same rzeczy zwracają uwagę. Jak czytasz pierwszy listor Tesaloniczan, no możesz to zobaczyć. A to zostaliśmy zrodzeni, tak jak tutaj pisze Piotr trzykrotnie, albo nawet więcej, używa tego słowa odrodzeni. Odrodzeni. Tego nie da się uczynić mocą człowieka. Potrzebuje człowiek. Być zrodzony z mocy ducha i z mocy słowa. Jeżeli tego nie przeżyłeś, to nie jest na zasadzie, że spodobało mi się w kościele, ale doświadczyłeś przemiany wewnętrznej w swoim sercu, stałeś się nowym stworzeniem i zaczynasz rozumieć, co Bóg mówi. Rzeczy z ducha zaczynasz rozumieć. Przedtem przed ich kompletnie nie rozumiałeś, były dalekie od ciebie. A więc Piotr pisze do tych odrodzonych, zrodzonych, do tych, którzy zdecydowali się opuścić system, wartości tego świata, aby przy, przyjąć wartości Bożego Królestwa. I uczeni są, że mają pilnować swojego umysłu, okiełznąć swój umysł, nie pozwolić, żeby umysł był wypełniony rzeczami, myślami. Ideami, które są sprzeczne z Bożym Słowem, bo to zniszczy nas. Wzywa tych nawróconych do tego, aby byli wytrwali w ucisku, w prześladowaniach. I wręcz mówi: nie bójcie się tego. Jeżeli to się dzieje, to to jest dobry objaw. To znaczy, że. To jest takim świadectwem tego, że jest Boże życie Was, a przeciwnikowi i temu światu bardzo się to nie podoba. Wzywa ich, żeby byli trzeźwi. Używa takiego słowa na, na trzeźwość, tak jak człowiek jest trzeźwy, kiedy nie upił się winem, alkoholem. Ma trzeźwe myślenie, nie jest zmieszany jego umysł pod wpływem alkoholu, ale ta słowo trzeźwość w ogóle oznacza, żeby nie być gdzieś tam w umyśle pełnym zmieszania, ścierających się różnego rodzaju poglądów, ale zachować taką jasność, trzeźwość w swoim myśleniu. Nie kierujcie się porządliwościami, pisze do nich. I później wzywa ich do świętości. I to jest za każdym razem. Wiecie, kiedy człowiek nawraca się, przychodzisz taki, jaki jesteś, pełen grzechu, brudu. Taki masz przyjść, bo nie potrafisz się sam zmienić i poprawić. Możesz przyjść do tego, który ma moc, aby cię uczynić zupełnie nowym. To on zdejmie te brudne szaty i oblecze cię w nowe szaty. Będziesz jego. I on ma tą moc. Ale później, kiedy już on włożył te czyste szaty i dał tobie i mnie nowe serce, on mówi: A teraz bądź święty. On uczynił nas świętymi przez Chrystusa, przez obecność Ducha Świętego. Ale on teraz oczekuje, że będziemy świętymi, będziemy tymi, którzy będą pilnować swoich szat pilnować tego, aby być świętymi. Dlatego jest wezwanie, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I muszę wam powiedzieć, że kiedy czytasz list do Tesalonicza, tam jest wyraźnie, to jest wola Boża, uświęcenie wasze. Kiedy czytasz list do Hebrajczyków, tam jest napisane bardzo wyraźnie, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc to nie jest tak, że mam taki glejt, prawda? Jestem zbawiony, przecież to zbawienie my rozumiemy to nie jest kwestia podniesienia ręki czy wyjścia do przodu, chociaż to może być z tym związane ale doświadczyłeś, upamiętałeś się i doświadczyłeś przemiany. Ale później jestem wezwany, aby być trzeźwy, aby pilnować umysłu aby być święty. Dlatego, że i tu nawet jest takie zderzenie, bo w 17 wierszu pierwszego rozdziału jeśli wzywacie jako Ojca, tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Jeśli wielu mówi, ja mam tatusia w niebie i to jest prawda, On jest naszym Ojcem. Pozwala nazywać i przez Ducha Świętego mówimy, Tatusiu. To jest piękne. On nam na to pozwala, bo pojednani zostaliśmy z nim. Ale to nas obliguje, abyśmy prowadzili święte życie, abyśmy nie zasmucali tego, który stał się, stał się naszym, naszym ojcem. I dzisiaj chciałbym. I, iść dalej. Chciałbym mówić na temat wiersza 18 i 19, i skoncentrować teraz naszą uwagę, co jest takim czymś zasadniczym w naszym zbawieniu. Piotr tutaj pisze: Wiedząc, wiedzcie, masz wiedzieć, że nie rzeczami znikomymi srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego. Przez Ojców Wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Chciałbym zatrzymać się, żebyśmy zobaczyli, wiedzieli, jaka jest nauka Nowego Testamentu na temat krwi Jezusa. Wykupiła, zostaliśmy wykupieni przez tą krew. Drodzy, a więc ci, którzy są, Odrodzeni, ci, którzy są wezwani do tego, żeby chodzić w posłuszeństwie i świętości, Piotr im uzmysławia: Mówi: Wiedzcie, pamiętajcie o tym, jak drogo, jak wielka cena została przez Boga zapłacona za Was, za każdego z nas. Możemy powiedzieć bardzo wyraźnie, bez udziału w tej krwi Jezusa Chrystusa nikt nie może być zbawiony. Jeżeli nie mam udziału w Jego ofierze, nie mogę być zbawiony. Żadną miarą. Bo apostoł Piotr tutaj wyraźnie mówi, że żadne złoto, srebro i bogactwo tego świata nie są w stanie zapłacić. Za duszę człowieka. Oto sam Bóg zażądał ceny wykupu. I ta cena wykupu jest tak wielka, że przerasta możliwości każdego człowieka, całej ludzkości. Ta cena wykupu nam mówi, że grzech Sprawił tak ogromny dług w oczach Boga, dług winy, że nic nie stanie, żaden człowiek nie jest w stanie spłacić tego długu. Oto sam Bóg już w Starym Przymierzu z łaski daje człowiekowi krew na ofiarę, aby grzech człowieka został przykryty. Dał zwierzęta, na ofiarę, aby one poniosły winę na swoim, na sobie, śmierć na sobie. Ale dopiero nowe przymierze objawiło, że tak naprawdę ta krew cielców, kozów nie była w stanie zmazać winy. Ona tylko przykrywała to. Oto Bóg, ten, wobec którego ty i ja staliśmy się winni, On sam przygotował baranka, on sam przygotował ofiarę, która jest w stanie i ma możliwość wykupić każdego człowieka z grzechu, z jego niewoli i mocy. Ilekroć Izraelita, przychodził do świątyni z. Z ofiarą za grzech. Wiecie, długo tego nie widziałem w Biblii, ale kiedy ktoś składał ofiarę za swój grzech, przyprowadzał baranka, i to on miał wyznać grzech i go zabijał. To chyba dokonywało się, że podcięcie jego, jego gardła. Ten, który przychodził do świątyni, i ktoś może powiedzieć, jakie to okropne. Ale chciałbym, Bóg przez to pokazuje, jak okropny, jak strasznym jest grzech w jego oczach, i dopiero krew. To dlatego Bóg mówi w starym Przymierzu o to dałem wam krew, ofiar i na okup za wasze życie. Ale Bóg nie chciał śmierci człowieka. Dlatego przyprowadzali zwierzęta. Bo Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, rzeczami, które możecie gdzieś tam wydobyć z pod ziemi, chociaż w największym trudzie, z narażeniem życia, nie jest to w stanie wykupić nas z naszych grzechów. Dokonuje to tylko i wyłącznie krew. Baranka Bożego. Dlatego Jan, kiedy widzi Jezusa idącego nad jordanem, woła to jest baranek Boży, który gładzi grzechy. Słuchajcie, jeżeli uważnie przyglądniemy się Ewangelii Bożemu Słowu, świętości Boga i Jego wymagań, nie możesz mieć nadziei sam w sobie. Nadzieja jest tylko w Bożym baranku. Życie, przebaczenie, oczyszczenie jest tylko w Bożym Baranku. Oto Baranek Boży, który gładzi, dosłownie usuwa grzech z naszego życia. Przez krew. A więc Piotr używa tutaj na temat krwi, na temat tego, czego ona dokonuje, jest wiele w Bożym Słowie napisane. Ale Piotr tutaj kładzie w tym momencie do tych ludzi, do tych zborów tam w północnej części Azji mniejszej. Zaczyna od wykupienia. Używa słowa typowo handlowego. Słowa, które było potocznie używane na targu, gdzie handlowano niewolnikami. Gdzie dokonywano transakcji. I takiego słowa używa. Słowa greckiego, które oznacza uwolnić za okupem, wykupić za coś od czegoś. A więc to ta sama myśl, to samo słowo. Pisze Paweł w liście do Efezjan 1:7, w którym w Chrystusie mamy, Odkupienie przez krew Jego to jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Ten fragment i jeszcze inne fragmenty wyraźnie łączą akurat, że to wykupienie tak jak na targu niewolników kupowano niewolników za jakąś cenę ta krew, baranka, krew Jezusa dokonywała wykupienia ciebie i mnie dla Boga przez Boga i dla Boga z niewoli grzechu w naszym życiu jest równoznaczna to wykupienie jak tutaj pisze Paweł w liście do Efezjan jest równoznaczne odpuszczeniem twoich i moich grzechów kiedy on mnie wykupuje zarazem odpuszcza mi wszystkie moje winy Wiecie, to jest coś niesamowitego, że kiedy dochodzi do nas ta prawda, że no właśnie, ta prawda musi dotrzeć, jeżeli w ogóle mam być zbawiony, że jestem niewolnikiem grzechu. Grzechu, z którego muszę zostać wykupiony, bo inaczej nie będzie mi odpuszczone, bo tylko ta krew jest w stanie spłacić mój dług i dokonać wykupu. To jest ogromna cena. Nigdzie na świecie takiej nie ma. Ta cena jest dana z góry, z nieba, od Ojca dla nas, grzeszników. W Jezusie Chrystusie. A więc to słowo litro, uwolnić za okupem, wykupić, jest tutaj ściśle związana z ofiarą krwi złożoną na krzyżu Golgoty przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To greckie litron to jest cena uwolnienia, to jest okup. Dokonuje się transakcja. Jakby popatrzcie, to sam Bóg, który określił, który powiedział: Nic nie jest w stanie Go zadowolić, żadna cena, jak tylko cena krwi, życie za życie. Ale grzesznik może być wykupiony tylko przez krew Jego Syna, a więc On sam, widząc, że żaden człowiek nie jest w stanie tego dokonać. Sam daje baranka swojego syna. Pamiętacie, Jahwe Ire, ten, który zaopatruje na górze, pana jest zaopatrzenie, gdy Abraham miał ofiarować swojego syna Izaaka. A później, kiedy Bóg go powstrzymał w ostatnim momencie, zobaczył, oto pan znalazł tam, przygotował baranka, który był uwikłany. Tak więc człowiek, każdy człowiek jest niewolnikiem, jest związany kajdanami, łańcuchami grzechu. Kij dozorcy szatana jest nad nim, który rości sobie prawo do grzeszników. Winni wobec Boga, nie mogący spłacić naszych własnych tego długu wobec Boga. Bóg jest odkupicielem wykupicielem. Też ciekawe. i ojciec nazwany jest odkupicielem i Jezus jest odkupicielem. Jezus jest ofiarą i odkupicielem zarazem. Tak to przedstawia nam nowy testament. Chrystus wydał samego siebie na okup za wszystkich. Tak jest napisane w 1 Tymoteusza 2:5-6. Chrystus wydał samego siebie na okup. A więc cena została zapłacona. Odkupicielem jest ojciec i odkupicielem jest Chrystus, który jest zarazem doskonałą ofiarą wykupu, ceną wykupu. Tą ceną wykupu jest Jego przelana święta krew. Bo Słowo Boże mówi, że bez rozlania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Nie ma. Słuchajcie, jeżeli ludzie myślą, że poprzez jakiekolwiek uczynki, jakiekolwiek starania są w stanie spłacić, zakryć swoje grzechy, to muszę powiedzieć Ci jasno, to jest niemożliwe. Jest tylko jeden środek, jedna cena wykupu, w której możesz powinieneś położyć swoje zaufanie. To jest cena krwi baranka Bożego Jezusa Chrystusa. W prawie ludzkim jest coś takiego jak przedawnienie winy. Nie w prawie Bożym. Nie w prawie Bożym. Coś mogło, mogło się stać 50 lat temu. Grzech musi być przed Bogiem wyznany, przebaczony przez Boga. Możesz chodzić pod obciążeniem grzechu lata. Dopóki nie przyjdziesz do źródła wykupienia i oczyszczenia, które jest we krwi Jezusa Chrystusa. Ale dzięki niech będą Bogu, że to źródło jest, że ta krew przelała się, abyś był wolny, abyśmy nie chodzili obciążeni w naszych sercach i sumieniach. Drogo zostaliście wykupieni. Żadnymi ludzkimi środkami tego, co jest tu na tej ziemi. Nie było w stanie zapłacić ceny za Twój i za mój grzech. Ale Ojciec znalazł baranka. Ojciec znalazł ofiary doskonałą. Ona nie jest powtarzana. Ona dokonała się raz, tak mówi nam Słowo Boże. List do hebrajczyków nas tego naucza. Jest doskonała, jest zupełna, jest wystarczająca, zupełnie zaspokaja sprawiedliwość świętego Boga. To nam mówi, drodzy, że grzech nigdy w oczach Boga nie był czymś błahym. Nigdy. Bo gdyby tak było, Chrystus by nie umierał. Bóg nie oddałby swojego jedynego Syna na śmierć, i na przelanie Jego świętej krwi. Kolosan 1,14 mówi tak krótko, tamten wiersz, w którym, w którym, czyli w Chrystusie, mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Słowo Boże nam mówi, że ta krew wykupienia. Wiecie, to tak jak na targu byłbyś przywiązany, ręce, nogi, w łachmanach, brudny, trzymany gdzieś na jakimś sznurku albo łańcuchu, dozorca by tam co chwila ciebie układał i stoisz. Dopóki cię ktoś nie wykupi, aż przychodzi ojciec, przychodzi Jezus. I on płaci cenę, przez którą ty i ja możemy być rozwiązani, wypuszczeni na wolność. Wolni. Wolni. To jest uwolnienie, spłacony jest dług. Jestem wykupiony, aby być wolny, w którym mamy odkupienie wyzwolenie od grzechu. Tam jest odpuszczenie grzechów. Galacjan 3:13 mówi, że ta krew wykupu wykupiła mnie nie tylko od grzechu, ale tam jest napisane, że ona wykupiła mnie spod przekleństwa zakonu. Zakon skazywał mnie na śmierć. Z powodu grzechu. Nie miał litości. Prawo Boże domagało się, śmierci. I w Galacjan 3, 13 czytamy: Chrystus wykupił nas. To jest to samo słowo, litro. Wykupił nas przez swą krew. Od mocy grzechu, ale też od przekleństwa zakonu. Jesteś, jesteśmy wolni od tego. Czyli te wszystkie rzeczy związane z wyniku grzechu, upadku i przekleństwem, który z sobą grzech nie us on nas wykupił. Mnie się podoba tutaj, że Piotr pisze: wykupieni zostaliście z tego przekazanego, z tego marnego postępowania, was, przekazanego wam przez waszych ojców. Jestem przekonany, że krew baranka, krew Jezusa zupełnie wykupuje mnie od wszelkiego przekleństwa, nawet. Tego, co jakby niesie z sobą poprzednie pokolenia, my dziedziczymy wiele rzeczy po naszych rodzicach, dziadkach. I wiecie, jest, są te przekleństwa. Jeżeli człowiek się nie nawraca, to jeżeli ktoś uprawia czary, magię, wywołuje duchy. W... W jednym pokoleniu, to aż do trzeciego i czwartego pokolenia jest przekleństwo. Ludzie w następnych pokoleniach nie, nie uprawiają z tych rzeczy, odkrywają u siebie paranormalne zdolności, okultystyczne zdolności. I są zdziwieni. Albo dzieją się z nimi różne rzeczy, tragiczne rzeczy, wypadki, choroby, nie wiadomo co. Jest przekleństwo. Grzech. Ale ta krew wykupiła mnie od wszelkiego przekleństwa. Wykupiła moją duszę. Już nie ma nade mną też przekleństwa ze strony prawa. Galacjan 4, 4, 7 mówi, że ta krew przelana, krew Jezusa, ona sprawia, że stałeś, stałem się, stałeś się synem, córką Bożą. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, list do Galacjan 4.4, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem słuchajcie, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem bo teraz jesteśmy pod łaską, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. To jest absolutnie dzieło Boga, dokonane w Chrystusie przez Chrystusa dla Ciebie i dla mnie. A więc uwolniony od mocy grzechu, wyzwolony od przekleństwa zakonu. Wykupiony do tego, aby stać się synem Boga Wszechmogącego. Oto ze względu na to Bóg w swojej łasce, w tym zbawieniu, zapieczętował zbawionych, odrodzonych swoim świętym duchem. Dał nam zadatek, pieczęć, aby kiedy On przyjdzie, abyś był rozpoznawalny. Jesteś, jesteśmy przez to oddzieleni dla Boga. Zostaliśmy dalej słowo mówi przez tą krew wykupieni od wszelkiej nieprawości dosłownie wszelkiego bezprawia jakie było w naszym życiu abyśmy byli od niego wolni w liście do tytusa 2:14, 14 apostoł paweł właśnie tam pisze że zostaliśmy wykupieni od tego co jest Bezprawiem, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Tam jest to słowo anomia, wszelkiego bezprawia, którego się dopuściliśmy. I oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Popatrzcie, jak wiele dokonuje. Cena wykupu, cena krwi Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu Golgoty. Oto Twoje i moje grzechy są nam odpuszczone. Oto to jest jeden z aspektów Bożego zbawienia. To nie jest wszystko, co jest mowa o krwi, czego ona dokonuje, ale to jest jeden z niesamowicie ważnych aspektów. Dos dosłownie. Przez tą krew wyszedłeś na wolność, na wolność od wszelkiego grzechu, który był obecny w Twoim życiu. Wiecie, to jest zdumiewające, ale, ale ludzie nagle odkrywają, że kiedy przychodzą w pokorze, w pokucie, w żalu z powodu zła, którego się dopuścili, przychodzą i wyznają to Bogu, i Bóg im przebacza, oczyszcza, i oni to przyjmują z wiarą, z ufnością. Nagle odkrywają, że są wolni. Przedtem co słowo to było przekleństwo, a teraz nagle mówią: Ja nie przeklinam. Ja jestem wolny, wolny od tego, wolny od innych rzeczy. Na które przedtem by w ogóle nie zwrócili uwagę, nie traktowali tego, że to jest złe, ale zostali od tego, zostaliśmy od tego wykupieni. Jesteśmy Jego synami córkami. Wykupieni obmyci oczyszczeni od wszelkiej nieprawości. Drodzy. To wykupienie dokonane we krwi Jezusa przelanej na krzyżu dotyczy całego Kościoła. W, w dziejach apostolskich w 20 rozdziale w wierszu 28. Śpiewaliśmy piękną pieśń, o jakże kocham ten święty Kościół, Boży dom. Słuchajcie, i tak kiedy patrzę, kiedy sobie przypominam, nawet w tym tygodniu mówię, kiedy patrzę na moich braci i siostry, muszę wiedzieć, mam tą świadomość, Jezus zapłacił za każdego z nas drogocenną swoją krew, aby nas wykupić. Uczynił z każdego z nas swoją rodzinę, swoimi synami i córkami. Zobaczcie, jak pięknie Paweł pisze do starszych zboru w Efezie, 20 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodem, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, czyli Strażnikami, czuwającymi, abyście paśli zbór Pański nabyty własną Jego krwią. Kościół jest kupiony, wykupiony krwią Jezusa Chrystusa. To jest ta cena, która sprawia, że staliśmy się kościołem, zgromadzeniem. Bożym, ludem bożym, drogo wykupionym za drogą cenę. Każde boże dziecko, jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś zapieczętowany duchem świętym, drogo wykupionym, nie musisz być pod jarzmem grzechu. Jesteś wolny przez krew Jezusa. Oczyszczony krwią Jezusa. Możesz to wziąć z wiarą i z ufnością. To musimy wiedzieć, że każdy z nas został kupiony. Dlatego w liście do Koryntian, pierwszym, szóstym rozdziale, w wierszu dziewiętnastym i dwudziestym są takie wspaniałe słowa. Kościół jest, ma niesamowitą wartość w oczach Boga, bo przecież jest tak drogo przez niego kupiony. Albo czy nie wiecie, że ciało Wasze jest świątynią ducha świętego, który jest Was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych. Z chwilą, kiedy On nas wykupił, to wziął nas na własność. Jesteśmy kupieni przez Niego dla Niego. Staliśmy się Jego własnością. On zapłacił za nas. A więc nie możesz w tym momencie, kiedy doświadczyłeś Jego łaski, przebaczenia, mówić: Będę żył, jak będę chciał. Pozostałeś uwolniony, aby stać się Jego własnością, Jego sługą, Jemu służyć. I zwróćcie uwagę, że On nas do tego nie zmusza. On wzywa nas do upamiętania: zapłacił cenę i możesz być wolny od zła, od grzechu i należeć do Niego. I zrobiliśmy to świadomie i dobrowolnie. Tak jak On świadomie i dobrowolnie poszedł na krzyż. Prawda? Z miłości do nas. Ojciec z miłości dał Chrystusa jako wyku. To jest ciekawe, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, on postanowił zapłacić taką cenę. Tu jest napisane dalej: Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Drogo wykupieni, to samo co tutaj Piotr pisze, drogo zostaliśmy nie złotem, nie srebrem, ale drogo zostaliśmy wykupieni. Krwią Jezusa, Chrystusa. Drugi Koryntian, 5.15 mówi tak: Umarł za wszystkich. Za wszystkich. Jedni z tego skorzystają, inni nie. Ale umarł za wszystkich. Cena zapłacona jest za wszystkich: aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Drugi Koryntian 5:15. A więc wykupiony zostałem? Jestem własnością Boga. Należy do Niego. To jest niesamowita łaska i wyróżnienie. Wiecie, pamiętacie, co Aaron, arcykapłan? Aaron no, jako pierwszy, ale każdy arcykapłan nosił na swojej głowie napis. Pamiętacie, co tam było napisane? Pamięta? Poświęcony Pan, poświęcony Pan. Każde Boże dziecko drogo wykupione, zapieczętowane Duchem, przez Ducha jesteś poświęcony Pan. Już nie należy do, do samego siebie, należy do Niego. On mnie wykupił, On mnie uczynił wolnym. To wykupienie, nasze wykupienie prowadzi nas do wolności, jaką jest służenie żywemu Bogu. Prowadzi nas do wolności wieczności w obecności Boga. Wykupieni, którzy przyjęli dar ofiarę wykupienia i samego Wykupiciela Jezusa Chrystusa kiedyś w niebie zaśpiewają. Zwróćcie uwagę, to wykupienie dotyczy jeszcze twojego i mojego ciała. To będzie absolutny triumf. Objawienie Jana 5:9 mówi: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Popatrzcie. Że to wykupienie tutaj stąd prowadzi nas do wieczności z Bogiem, do nowego Jeruzalem. Przez tą krew i dzięki tej krwi przyjdzie taki moment, że Twoje i moje ciało, które już zostało wykupione, ale to wykupienie musi stać się jakby namacalnym faktem, kiedy On przyjdzie, i pamiętacie, co się stanie, będzie przemienione. Na podobieństwo uwielbionego ciała Jezusa Chrystusa, przez krew wykupu, jaką jest krew Jezusa Chrystusa. Z każdego narodu. Tam jest śpiew i radość w niebie. Wszyscy odkupieni mówią: Ty jesteś godzien, bo wykupiłeś nas swoją drogocenną krwią. Ta krew, stąd prowadzi nas na wieczne spotkanie i społeczność z naszym Bogiem, wykupicielem. Wiecie, są tak różne modlitwy, ja kiedyś byłem przerażony, słuchając jakiejś modlitwy, gdzie ludzie mówią, to my ofiarujemy ci, my ofiarujemy ci baranka, krew. I ja byłem przerażony, ja byłem przerażony. Biblia nam mówi zupełnie coś innego, nikt z nas, nie złożył tej ofiary. Ojciec z nieba dał tą ofiarę wykupu dla ciebie i dla mnie. A my wierzymy, ufamy i dziękujemy Bogu. Aleluja. Chciejmy wstać teraz. Chciejmy, drodzy, okazać wdzięczność. Drogo, zostałeś wykupiony. Chciałbym, zanim wyjdziemy z tego miejsca. Okażmy wdzięczność, chwałę i podziękuj Bogu. Podziękujmy Panu w krótkich wyznaniach. Niech to zabrzmi za krew wykupu, że zostałeś uwolniony, wykupiony. Już nie ma przekleństwa, nie ma gniewu Bożego, bo ta krew wykupiła mnie spod tego gniewu. Sądu. Chcieliby to zrobić przez wiarę z ufnością, okazując, tak, tak, panie, my to wyznajemy. Tak jak wierzymy w sercu, tak nasze usta wyznają to dla naszego zbawienia i ratunku. Boże, tak, dziękuję Ci za Kościół na tym miejscu. Dziękuję Ci za Kościół na obliczu ziemi. Dziękuję Ci, że Ty sam sobie wykupiłeś nas dla siebie. Abyśmy mogli żyć dla Ciebie, z Tobą, przez Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci za baranka, dziękuję Ci za krew Jezusa Chrystusa. Tak błogosławię Twoje imię. Amen.